Marzena Kawa, dzień dobry. Jutro też dużo chmur, opadów, od deszczu po śnieg. I choć zacznie płynąć cieplejsze powietrze, to i tak jeszcze będziemy marzli. Na początek mapa jakości powietrza, które jest albo dobre, albo bardzo dobre. Wpływ na taki wynik mają porywy wiatru, które także w ciągu najbliższej doby będą dość silne, zwłaszcza w górach i nad morzem. W nocy tylko na Pomorzu dość pogodnie. Poza tym chmury będą przesuwać się na zachód, a z nich na południu będzie padać śnieg. Im dalej na północ, tym więcej samego deszczu. Na południu temperatura będzie najniższa, tu zaledwie 0,1 stopień, a najcieplej na Podlasiu, do maksymalnie 3. Przed południem na Pomorzu przejaśnienia. Poza tym wszędzie chmury i opady, a od linii Poznań-Łódź-Lublin będzie padał deszcz ze śniegiem. W regionach południowych sam śnieg, a im dalej na północ, tym więcej deszczu. Tam też cieplej do 4-5 stopni. Po południu strefa z opadami przesunie się na zachód. Na krańcach południowych oraz w górach nadal będzie śnieżnie i tu lokalnie może spaść do 15 cm śniegu. Poza tym deszcz ze śniegiem i deszcz dość pogodnie tylko na Pomorzu. Tam też najcieplej do 7 stopni, a w opadach śniegu najchłodniej 1, maksymalnie 3 stopnie. Piątek to kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu lub mżawki w górach samego śniegu. W centrum i na południu sporo mgieł i zamgleń. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem. Tam też będzie najchłodniej do 3 stopni. Im dalej na północ, tym cieplej, do 9 na Suwalszczyźnie. W sobotę nareszcie poczujemy cieplejsze powietrze. Jeśli popada to deszcz i to przelotnie. 14 stopni na Mazurach i na Podlasiu, 7-8 na południu. A niedziela przyniesie temperaturę prawie wszędzie powyżej 10 stopni. Do zobaczenia.